No to jakaś jest przeszkoda, żeby w pozostałych państwach tego nie było. Żeby nie było międzynarodówki żydowskiej, która chce trzymać władzę w świecie. Tak powinniśmy, proszę państwa, myśleć i tak działać. Myślę, że szkoda, że jest tak niewiele osób, ale jeśli telewizja to nagrywa i puści, to może ktoś przeczyta i może ktoś wyciągnie z tego wnioski. Także ja tak bym widział nasze spotkania tutaj z okazji 28 czerwca, żeby sobie pogawędzić o prawdziwych zagrożeniach Polski, o realnych niebezpieczeństwach, o realnym życiu, które jest. Odrzucić precz tą propagandę. Na przykład od 2 miesięcy nie mam telewizji. Jak kazali stawić dekoder, to ja go nie kupiłem. I żyję sobie całkiem, że tak powiem, przyzwoicie. Żona słucha Radia Maryja. Ja od czasu do czasu kupię jakąś gazetę i mniej więcej się orientuję, z grubsza rzecz biorąc, problematyce. Bo o czym, co tu właściwie nowego istnieje, żeby się nim tak bardzo interesować. My powinniśmy pilnować tego, co jest dobre, słuszne, korzystne dla Polski. Chyba mniej więcej tyle. No, kto tam następny? Bardzo proszę. Gadajmy o sprawach aktualnych. Według starszeństwa uważam, ponieważ ruch narodowy to jest ciągłość pokoleń. I tutaj zaczęliśmy od Nestora, pana Przemka Górnego, pana Mariana Barańskiego. Uważam, że pan Rybicki powinien tutaj być wywołany ze względu na to, że przez tyle lat dostarczał nam choćby poprzez prasę książki z drugiego, trzeciego obiegu, jak to mówimy. Uważam, że powinien kilka... Ale no tak, to jest historia naszego ruchu narodowego. Dzięki takim ludziom jak pan Rybicki dotarły do nas, można powiedzieć, prawdziwe dzieje naszego narodu. Dzisiaj też brakuje takich Rybickich i innych, którzy wydawali z narażeniem często zdrowia życia. Bardzo proszę, ja uważam, że pan przeszedł już do historii. Jak ktoś ma jakieś obiekcje, to w oczy niech powie. Natomiast to, co pan zrobił, uważam, trzeba docenić i myślę, że według starszeństwa każdego uszanować tutaj i zasług. Szanowni państwo, jest mi bardzo miło, że mogę wystąpić. Ja myślę, że jest bardzo wiele powodów, dla których można byłoby dzisiaj mówić o Romanie Dmowskim. Ja bym chciał wskazać na dość szczególny aspekt sprawy. Mianowicie, wiecie, może wszyscy, może niektórzy, że od 1897 roku corocznie naród wybrany organizuje swoje kongresy. Pierwszy był w Bazylei, tam przyjęto program działania, jak postępować, żeby przejąć świat cały w ich ręce. Jeden z kolejnych kongresów, 1907 w Londynie. Na tym kongresie padło oświadczenie: szanowni panowie, jesteśmy w przededniu wojny światowej. Nasz interes jest pozmieniać władzę w każdym z krajów, ale nie zmieniać granic. Co to oznaczało dla Polski, której nie było na mapie Europy? To oznaczało, że Polska nie może powstać. Stąd dalszymi konsekwencjami było i to spotkanie na Dorotherstrasse, i mapa, którą przygotowali Niemcy i Żydzi w 1918 roku w październiku. I również historia, jak to wielcy polscy rzekami patrioci zabronili nam budować pomnika dla Romana Dmowskiego. Bo oni są wyroczniami. Oni są właścicielami tej ziemi. Jest coraz gorzej. Ubywa nas Polaków, a okupantów przybywa. Szowiniści żydowscy, niemieccy, ukraińscy coraz mocniej zaciskają
ręce na szyi naszego narodu. Myślę, że czas jest się policzyć, czas tworzyć oddziały. Daj Boże, żeby to była rozprawa pokojowa, ale jest to mało prawdopodobne. Zacząć trzeba od sprecyzowania, zdefiniowania naszego polskiego interesu narodowego. Od tego musimy zacząć. Składam ofertę. Od października będę chciał jeździć z wykładem pod tytułem Lewica, Prawica czy Polski Interes Narodowy. Bo jak sprecyzujemy interes narodowy, to łatwiej będzie się zorientować, kto jest z nami, a kto jest przeciw nam. Bo jeżeli uznajemy za bohatera narodowego kogoś, kto wstrzymał ekshumację w Jedwabnym, jeżeli uznajemy za bohatera narodowego kogoś, kto w niecałe 10 lat podpisał prawie 16 tysięcy dokumentów na obywatelstwo polskie dla niepolaków, bez żadnych egzaminów, bez żadnego związku z polskością, to błądzimy. Idziemy po omacku. I dlatego trzeba, precyzując polski interes narodowy, również pokazać mity, które nas po prostu pętają, które nam uniemożliwiają marsz do przodu. Wyznaję zasadę, że groźniejsza jest obca przemoc i groźniejsza jest własna niemoc, aniżeli obca przemoc. Dlatego zapraszam do współpracy od października. Wierzę, że Polska będzie kiedyś Polska. W tym dziele szczęść nam Boże. Dziękujemy. Panie Marianie, czy Pan pozwoli, bo jest to kolejna zmiana pokoleniowa, ale to tak teraz średni wiek. Bardzo proszę, Janku, kolego Janie. Jan Rudziński. Nie boi się chodzić z mieczykiem na co dzień, wszędzie jest. Proszę, nie będę wymieniał jego funkcji, bo znacie. Proszę bardzo. Witam, kłaniam się. Postawmy diagnozę. Najpierw. Naród i nasz kraj został ograbiony, został rozbrojony, został, nie używam słowa ogłupiony, bo nie powinniśmy tak mówić, ale został na pewno zdezorientowany i został, jak mi to kiedyś podpowiedział kolega,